wskazuje nam taką zasadę. Rozkazu królewskiego słuchaj. Bo w słowie królewskim jest moc. Bóg mówi, rozkazu królewskiego słuchaj. Bo w słowie królewskim jest moc. I dalej jest napisane, nie upieraj się przy złej sprawie. Rozkazu królewskiego słuchaj. Bo w nim jest moc. I nie upieraj się przy złej sprawie. I dalej jest napisane, kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotka. Zobaczcie, co to jest za słowo. Kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotka. Jakiego przykazania? Słowa królewskiego. Słowa, które Bóg wypowiedział do człowieka. Wiecie, ja dzisiaj jestem tak pewien bezpieczeństwa, które jest w Bożych prawidłach. Jestem pewien tego. Kiedy stoisz na Bożym Słowie, na Bożej zasadzie, na Bożym prawidle, to jesteś najbezpieczniejszą osobą na świecie. Wszystkie nasze porażki związane są z tym, że upieramy się przy złej sprawie. I nie słuchamy Słowa Królewskiego. To jest to. Nic więcej tutaj nie ma. Wiecie, kiedy zacząłem rozumieć, jak ważną rzeczą jest bycie posłusznym Duchowi Świętemu, to moje życie zaczęło się zmieniać. I to zaczęło bardzo przyspieszać. Mi się kiedyś wydawało, że Duch Święty jakoś sobie będzie radził ze mną. Taką miałem teologię, że jakoś jak mnie znalazłeś, to teraz coś tam ze mną zrób. Znacie tą teologię, że teraz zajmij się życiem moim. Ale to jest chore, bo Bóg on się w ogóle nie zajmuje naszym życiem, jeżeli my sobie tego nie życzymy. To jest taka straszna prawda. On się w ogóle nie zajmuje naszym życiem, jak sobie tego nie życzymy. Ale co to znaczy życzyć sobie tego? To nie znaczy, bo ja nie znam osobiście chrześcijanina, który powiedział, nie życzę sobie, żebyś się zajmował moim życiem, Boże. Każdy mówi, prowadź mnie, Panie, pójdę z Tobą, dokąd mnie poprowadzisz, dokąd zechcesz. Natomiast Bóg ma dla nas jedną alternatywę, nie ma innej alternatywy, ma jedną rzecz dla nas tylko. Mówi tak, rozkazu królewskiego słuchaj. Mówi, słuchaj, co ja mówię do Ciebie. Posłuchaj, co ja mówię do Ciebie. Dlaczego nie chcesz słuchać tego, co mówię do Ciebie? A Ty przekrzykujesz i mówisz, Boże, zajmij się mną. Boże, poprowadź mnie. A On mówi, przecież Ci właśnie dałem słowo. Dałem Ci moje słowo. To słowo jest silne. Ono jest silne. Ja bym chciał, żebyś, kiedy dzisiaj będziesz wielbił Boga, żebyś powiedział, Boże, ja rozkazu królewskiego będę słuchał. Ja będę słuchał. Ja przestaję się sprzeczać, Boże. Ja przestaję się sprzeczać. Jesteśmy naprawdę mistrzami w sprzeczaniu się. Każdego dnia chcemy się posprzeczać. Wszystko w nas chce się sprzeczać. Wiecie, z kim? Z Bogiem. Chcemy się z Bogiem sprzeczać. Mówimy oczywiście, że nie chcemy, ale tak naprawdę nasze emocje biegną w tą stronę i chcą się posprzeczać z Nim. Przecież powinno być inaczej, mówimy. Tak naprawdę codziennie człowiek sadza Boga na ławie oskarżonych i Go oskarża. Codziennie oskarżamy Boga. Przez jakąkolwiek naszą myśl, która nie stoi na słowie, oskarżamy Boga, wiecie o tym. On się nie gniewa na nas. To nie to, że On nie ma problemu z tym, wiecie. Przesady w ogóle. Tylko patrzy na nas jak na pacjenta szpitala psychiatrycznego. Ja osobiście nie chciałbym, żeby tak na mnie patrzył. Takie jest moje osobiste pragnienie, żebym nie chciał, żeby on na mnie patrzył z tą miłością objawioną w politowaniu. I tak macie. Ja w ogóle marzę o tym, żeby być w jak jeszcze głębszej przyjaźni z Bogiem. Przyjaźni.
relacyjnej przyjaźni. Nie chciałbym widzieć ciągle jego oczu, które patrzą na mnie, tak? Jak na pogiętego psychicznie dzieciaka. Tak? Którego się tam głaszcze po główce, proszę ciebie, ranną chcecie ugryźć w ogóle, nie? No tata, wiesz, chrześcijanie gryzą Boga po prostu. Naprawdę. A Słowo Boże mówi, rozkazu królewskiego słuchaj. W Słowie Królewskim tkwi moc. W czym tkwi moc? W Słowie Królewskim. Ale rozkazu królewskiego słuchaj. Jeśli nie słuchasz rozkazu królewskiego, to nie ma mocy w twoim życiu. To jest życie bez mocy. A na cholerę nam życie bez mocy. No po co nam życie bez mocy, ludzie? Jak mamy żyć bez mocy, tak? No to kurczę, lepiej w świecie, bo łatwiej. No. Okej? Okay? No łatwiej w świecie, no. Taka jest prawda. Bo bez mocy łatwiej w świecie. Ale nie w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym jesteśmy skazani na Bożą moc. Nie jesteśmy w stanie zafunkcjonować tutaj 15 sekund bez Bożej mocy. W świecie tak! Żyliśmy sobie bez Bożej mocy. Chociaż mówił do nas. Ostatnio mój znajomy, właśnie cięzny przypomniałem się, rozwiódł. Żona go zostawiła, powiedziała, że nie chce z nim być, bo on jest chrześcijaninem i się zaczął zbliżać do Boga, wszystkie obrazy wyciągnęła z domu. Wcześniej jak taki był lajtowy, to się zgodziła, żeby pochować. Teraz się zbliżył do Boga, wyciągnęła, powiesiła. Tym człowieku notorycznie rozwiódł się z nią, ale dzwoni do mnie i mówi, wiesz co, Marcin, ja sobie przypomniałem taką rzecz. Ja wtedy byłem nienawrócony, ale dzień mojego ślubu sobie przypomniałem. I wszedłem do domu tam i taki usłyszałem jakiś wewnętrzny głos. Że mówi, że będziesz miał problemy. Ja mówię, to mnie, jak myślisz, kto to był? Ja mówię, Bóg. Już go ostrzegał. Chłopak przeszedł Gehennę, wie, zrobił rundkę po pustyni, tak? I z powrotem jest kawalerem. To jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że rozkaz królewski nie miał posłuchu. Mówi do ciebie coś Bóg. Przyłóż do tego miarę. Powiedz, Boże, to jest ważne dla mnie. Nie będę olewał tego. Bo Ty powiedziałeś, że w Słowie Królewskim jest moc. A kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotka. I mnie, wiecie co interesuje, że mnie nic złego nie spotkało? To mnie interesuje. Jestem żywo zainteresowany chodzeniem w takim pułapie mocy, że mnie nic złego nie spotkało. Bo ja nie jestem masochista. Rozumiesz? Nie kręci mnie to, jak mnie diabeł leje. Kiedy będziemy wielbić Boga, stańmy na tym. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za Twoje Słowo, za to, że w Twoim Słowie jest moc, za to, że w rozkazie Twoim jest moc. Boże potężny, my nie chcemy być przykupami. Ojcze, my chcemy, Ojcze, stać w autorytecie Twojego Słowa i korzystać z Twojej mocy każdego dnia. Ojcze, i tak będzie. Ojcze, my nie zejdziemy z tego standardu. Ojcze, my nie zejdziemy z tego standardu, bo Twój Święty Duch jest w nas. Bo właśnie po to mamy łaskę, żebyśmy mogli królewskiego rozkazu słuchać, bo w Nim jest moc. Uwielbiamy Ciebie, potężny Boże, który dałeś nam zwycięstwo, który poprowadziłeś nas do zwycięstwa, który w Chrystusie Jezusie spowodowałeś, że jesteśmy zwycięzcami. Uwielbiamy Ciebie, Święty, potężny Panie, Król nasz, wywyższony, Święty Boże, jedyny, Alfa i Omega, Uwielbiamy Cię!
świat i ja i zmiga. I ja i Jezus to będziemy świat. I ja i Jezus to będziemy świat. I ja i Jezus to będziemy świat. Jezus, Jezus i ja. Słuchajcie nas. I ja i Jezus to będziemy świat. I ja i Jezus to będziemy świat. I ja i Jezus to będziemy świat. I Jezus i ja. I ja i Jezus to będziemy świat. I ja i Jezus to będziemy świat. I ja i Jezus to będziemy świat. I Jezus i ja.
Jezusem, 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 Jezusem,
jak niewolnik. W duchowej rzeczywistości jest jak niewolnik. W Chrystusie jesteś synem. Jesteś więcej niż dzieckiem. Jesteś synem. Módlcie się głośno innymi językami.
Jezusie, kiedy nie chodzisz w parametrach nieba, to niewola przychodzi do twojego życia. Kiedy nie chodzisz w parametrach nieba, to diabeł jest pierwszy, który przychodzi i zakłada kajdany do twojego życia. Bycie dzieckiem w takim, jesteśmy dziećmi Bożymi poprzez to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, ale zachowywanie się w swoim życiu jak dziecko, tak, to my jesteśmy jak niewolnicy, jak niewolnik. Pomimo to, że jesteś dziecicem, to kiedy jak zachowujesz się jak dziecko, to jesteś jak niewolnik, czyli na własne życzenie pokazujesz swoje dłonie i mówisz: kaman, diable, załóż mi z powrotem kajdany. Rozumiecie? My mamy zwycięstwo w Chrystusie. Chrystus to konkretna osoba. To nie popierdółka, to nie jakiś zestaw, nie wiem, zasad, to nie metoda, to osoba, to osoba. Chodzenie w parametrach krzyża daje nam zwycięstwo. Pamiętaj, że pierwszym tym, co Jezus uczynił dla ciebie, to to, że On cię wyprowadził z niewoli. On powiódł jeńców. Rozumiecie? On diabła ciągnął na postronku. Musisz z szacunkiem podejść do tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Ja uwierzyłam w to, że Jezus umarł zamiast mnie i że cała atmosfera nieba mieszka we mnie i że to ja nad nim panuję. Nie on nade mną, ale ja nad nim. Rozumiecie? Ja mam szacunek. Nie drżę przed karą, bo wszelka kara spadła na Jezusa, ale ja mam szacunek wobec tego, co On zrobił dla mnie. Mam szacunek. Rozumiecie? Chrześcijaństwo nie polega na tym, że przyjęliśmy zbawienie i łazimy sobie własnymi drogami. Ta droga jest donikąd. To kot łazi własnymi drogami i nie chce być przyjacielem Boga. Ale my w Chrystusie mamy chodzić według Bożych parametrów. Pamiętaj o tym, że On dzisiaj twoje życie wyswobodził znowu z jakiś kajdan. Bierz autorytet nad każdym wolnym miejscem. Nie oddawaj Jemu autorytetu. Nie oddawaj diabłu autorytetu. Strzeż swojej ziemi. Strzeż swojego Kanaanu. Każde miejsce uwolnione. Obłóż modlitwą. Bądź w ogóle zorientowany. Bądź zorientowany na Boga. Bądź zorientowany na Niego. Bądź zorientowany na Królestwo Boże. Bądź agresywny wobec diabła. On jest agresywny wobec ciebie. Jego celem jest cię zabić. Rozumiesz? Jego celem jest cię zabić, zamordować. On chce ci uprzykrzyć życie, ale postanów dzisiaj ty, że to ty będziesz uprzykrzał życie diabłu, że to ty będziesz go nosił na postronku. Rozumiecie? Postanów, że kiedykolwiek przyjdzie do ciebie drobna myśl, rzeczy się nie zaczynają od wielkich, nie wiem, diabeł nie przychodzi i szmaty ci na głowę nie zarzuca. On przychodzi z drobną myślą, całe piekło jest w głowie. Masz autorytet nad tymi myślami. Rozumiesz? Kiedy wiesz, że Jezus jest dobry i że On ci przyniósł wolność, to jakakolwiek niewola przychodzi do twojego życia, natychmiast agresywnie występuj. Występuj agresywnie. Thank you.
nie między gry. Teraz myśl o to o sobie, tak jak myśli o tobie Jezus. Tak jak myśli o tobie Jezus. A Jezus ma dobre myśli o tobie. On ma o tobie myśli o pokoju. On wyprowadził cię na wolność. On wyprowadził cię na swobodę. To On wyprowadził cię na wielkie pole, ale nigdy nie dotknął twojej wolnej woli. Pamiętaj, że w tej wielkiej swobodzie ty jako wolny człowiek decydujesz teraz i każdego dnia stajesz przed wyborami. Każdego dnia stajesz przed wyborami. To ty decydujesz, jak wierzyć, jak mówić, jak myśleć. Pamiętaj, że masz autorytet. W imieniu Jezusa masz autorytet nad starym życiem. Biblia mówi, że stare przeminęło. Oto w Chrystusie jest nowe życie. W Chrystusie jest nowe życie.
że ustanawia Cię jak morską latarnię. Jesteś jak morska latarnia. Będziesz świeciła. To Ty jesteś ta, która jest nieustraszona. Morska latarnia. Szokoluba saka darada basanta darada messe. Ura la basheka darada messe. Ura la basanta darada messe. Meke darada messe. O sokoluba no basanta darada messe. Mahodoloro no basaka darada messe. Oh, Jesus. W jakiekolwiek wchodzisz miejsce, czy to jest miejsce Twojego powołania, to pamiętaj, nie staraj się w tym miejscu. Wtedy, kiedy Ty jesteś słaby, wtedy Chrystus jest mocny w Tobie. Wtedy, kiedy Ty jesteś słaby, wtedy Chrystus jest mocny w Tobie. Nie dzięki mojej sile, we'll be right back.
Wyobraź sobie, że stoisz na skale. Tą skałą jest Jezus. Rozłóż swoje ręce. Niech Bóg ci teraz pokazuje w imię Jezusa, że Ty szybujesz z Jezusem. Że z Jezusem szybujesz. To Ty szybujesz. Pamiętaj, że z Jezusem zawsze jesteś na górze. A więc wszelką okoliczność swojego życia oglądasz z góry. Kiedy stoisz na skale, kiedy jesteś w Jezusie, to każdą okoliczność oglądasz z lotu ptaka. A więc to Ty widzisz to, co się dzieje na ziemi. Ty nie jesteś z ziemi, Ty jesteś z nieba. Więc w Jezusie oglądasz wszelkie okoliczności z góry. Zobacz, jakie to proste. To jest proste. Jezus, mój Jezus, drogi brat.
Cię, uwielbiamy Cię, o Jezu, Jezu, Twoje imię przypotężne jest. Twoje korzenie są w niebie. A nie? Twoje korzenie są w niebie. Ja chcę tam, jeśli niebo ma wyglądać właśnie tak. Ja chcę tam, ja chcę tam, jeśli niebo ma wyglądać właśnie tak. Ja chcę tam, ja chcę tam. Jeśli nie ma wyglądać właśnie tak, ja chcę tam, ja chcę tam. Jeśli niebo ma wyglądać właśnie tak, ja chcę tam, ja chcę tam. Jeśli niebo ma wyglądać właśnie tak, ja chcę tam, Jezus, ja chcę tam. Jeśli niebo ma wyglądać właśnie tak, ja chcę tam, Jezus, ja chcę tam. Jeśli niebo ma wyglądać właśnie tak, ja chcę tam. Yeah.
Ciebie, czcimy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie. Święty Duchu, czcimy Cię.
zanurzyć. Nam cię nie pokoń. Thank you.
człowiek w królestwie. Odrzucam starego człowieka i zradzam się z Twojego świętego ducha w imieniu Jezusa. Amen. Duch Święty, wypełnij tych ludzi, wypełnij Twoją obecnością, wypełnij Twoją mocą. Niech ich duch się odradza teraz. Niech odradza się ich duch. Ja mówię zrodzenie ducha. Zrodzenie ducha w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, diable, zabraniam Ci dotykać już tych ludzi. Nie wolno Ci na nich wpływać. Zabieraj swoje łapy z ich życia. Zabieraj swoje łapy z życia Bożych dzieci. Związuję Cię i nie pozwalam Ci działać. Usuwam Cię z ich życia przez potężne imię Jezus. Ty, który działałeś w egocentryzmie u nich, teraz nie masz gdzie działać. Nie masz gdzie działać. Ich stara natura umarła. Są nowi przez potężne imię Jezus. Ja nakładam krew Jezusa na nich.
Ja zabraniam w tej chwili działać jakimkolwiek demonicznym siłom. Ja odrywam ich od rzeczywistości grzechu. W imię Jezusa, hakapata sarabarala, matakata jabarasej. Boże aniołowie, wzywam was do ich obecności. Wchodźcie w ich obecność i usługujcie teraz, ale teraz, Lord Jesus. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Holy Jesus, nowy człowiek. Alleluja. Oddajcie Bogu chwałę za tych ludzi. Alleluja. Słuchamy Ciebie, Duchu Święty. Słuchamy Ciebie.